Witam wszystkich bardzo serdecznie w DLC Shadow of Rose. Polecam włączyć napisy na YouTubie. Okay. Sorry I'm late. It's okay, I'm just enjoying the day. You said you had something important to tell me? I hope it's not about Chris wanting me to join his operation, because I already told him that's not happening. I see what he puts you and the rest of his Hound Wolf squad through. No, thank you. It's not about that. It is about you. Me? I worry about you. How are things at school? Seriously? That's what you wanted to talk to me about? That group of mean girls still hassling you? You mean, are they still treating me like a freak? Hey! Uh-uh. Look at me. You are not a freak. I am. You know I am. That's why I keep my distance from everybody at school. If they knew what I really was... So... You don't have any friends that you can talk to? Talk to? About what? How I'm hardly even human? How I'm some kind of horrendous monster? But... Hey, it's okay. I hardly ever murder my friends. What if there were a way to get rid of your powers? I'd get rid of them in a heartbeat. All right, well, I think there's something I need to show you. O kurde. You already know about Miranda and the mutamycete, how she researched it obsessively and performed experiments on human subjects. Like me. Exactly. What you don't know is that we recently found some of her research. Apparently, she discovered a purifying crystal that can remove the mutamycete from its host. Purifying crystal? If we can get our hands on one of these, we might be able to weaken or remove your powers entirely. Are you kidding me? No, no, but her notes are incomplete. However, I think I have an idea where we can find the rest of her research. Let's do it. Let's find it. Where is it? In there. What? That's a fragment of the megamycete. It absorbs and stores memories from people who pass away in close proximity, including Miranda and everything she knows. If you enter its consciousness, you might be able to solve the mystery of the purifying crystal. Wait, what do you mean enter its consciousness? Your deep connection will allow you to explore the information within. That sounds crazy. You sound crazy. Yes, 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 Rose, but not dangerous, right? Think of it just like walking through somebody else's memories. You really think this can work? I think it's worth trying. What do you have to lose? How do I even do this? Shit, I don't know. Try reaching out to it. See what happens. Okay. Fine. What the hell? Rose is so weird. Yeah, it's like she sees things that aren't there. Creepy. Stay away from us, you freak. Imagine wanting to be friends She's with her. Definitely. Ew, something just moved on her hand. What's wrong with her? Shut up. Yeah. Rose feels it's like she sees things that aren't there. Freak. Creepy. You have any idea how powerful? Ew, something just Go moved on her hand. Oh, wait. Freak. Oh, just disgusting. Please, just stop! I'm still here? Kay. Kay? Where are you? Kay! This isn't right.
O kurde, ale mega. Czyli mieliśmy jakby teraźniejszość i teraz wracamy, nie? Wracamy do tego, chyba do czasów, powiedzmy, Itana. Tak to wygląda. O, Miranda, nie? Bo to będą jakby wspomnienia też Mirandy. Kurde, ciekawe. Wait. What? Czy tam Mirindy naszej. Mirinda będzie. O kurde. No czyli mamy takie dwa światy i tutaj wracamy do naszej wiochy. Czyli ona jakby jest tutaj już po tym zakończeniu, nie? Bo ona jest już te 16 lat później. A tu jakby się cofała w tym wieku, który ma. No to jest ciekawie rozegrane. Ciekawie. Bardzo ciekawie. No i tu zobaczcie, jesteśmy w tych lochach. Bo mają być podobne lokacje, nie? Oczywiście ten zamek i tak dalej. Przypominam o włączeniu napisów, ale myślę, że już to zrobiliście. Bo niestety gra tylko po angielsku, jak chyba wszystkie kolejne rezydenty. Ale tutaj. Od czego jest YouTubek? Żeby nie pomóc. Kurde. No powiem wam, że nieźle. Ale ciekawie to zrobili. Bo w jaki sposób właśnie Rose miała przeżyć te wydarzenia, nie? Jak nie w jakiś hardkorowy nadprzyrodzony. So gross. What is this? I jeszcze kolejna fajna informacja. Gra na PS5 może działać w 4K i 60. Te dwie gry, które mieliśmy w październiku, to jest tylko wyjątek. Jeszcze jest nadzieja. To wygląda pięknie i działa pięknie. Co? Kurczę, tu coś możemy zrobić. A. Dangerous here. What is? Why? Hang tight. I'm gonna see if I can find a key. Tak? Dobra. A ciekawe, kto tu jest. Po głosie jeszcze nie rozpoznaję. Ale myślę, że może być ktoś, kogo znamy już. Na razie żadnych broni, nic. Ale historia? Spoko. Przecież tego Kay? Czy my znamy tego Kay z końcówki? Nie przypominam sobie. Tam po prostu Rose przyjechała na grób, nie? Tyle widzieliśmy. Kurde, mega. No na razie tak kulturalnie. Niby groza, ale... Uwaga na ten hak. Czy tu jest jakiś... Co się dzieje? Bo chyba kluczyka nie było, co? Okej, okay, tam nie przejdziemy, jakieś zwłoki. To się zatrzymało. Ale dziwne to było, dziwne. Rose. Ciekawe kto... Aha! That's my name. Czy to było z tym związane? Chyba nie. Ej, to w ogóle może być dobre. Bo my będziemy oglądać... Okej, okay, tu mamy mapkę. Super. I tu mamy dziennik, nie? Purifying Crystal. Dobra, tu są jeszcze... Tipy i tak dalej. No fajnie, fajnie. Ale wiecie, co jest niezłe? Bo Rose może oglądać to, co się działo podczas naszej wędrówki Itanem. Kiedy tam miała, no nie wiem, rok czy ile. To będzie dopiero hardcore. Skoki w czasie. Dobra. Okay.
hell is this stuff? Kurde. Dobra, tu mamy itemki. Na razie bida z nędzą, ale jest... Jest chociaż ten kluczyk. Coś ma napisane? Nie. No tu będzie jakaś taka maź, nie? No moce to wiadomo, moce to... O kurde. Moce to wiadomo. Nie będziemy ukrywać, że nie wiemy. Mapka. Nie no, spoko. Nie jednego rezydenta się jadło. Ciężko powiedzieć. Powiedzmy, że taki krwisty glut. O, i kto tam jest? Ale ta Rose to skąd jest? Ale tak łatwo z tego wyjść? Wystarczy troszkę tak pociągnąć? Kurde, za łatwo z tego wyszliśmy, ale skąd jest ta Rose? Powiedzmy, że w tych czasach to powinna być taka bardzo mała, nie? Tak jak było... A to tutaj jednak. Tak jak było w podstawce. Ja cię kręcę, ale to dziwne. Ale kurde, fajnie gra wygląda. Z trzeciej osoby naprawdę spoko. Hey, wait, where are you going? Postacie też okej. Okay. Jest git. Dobra. Intrygująco na razie. Ej, ale tam był ten but. Taki sam but tam znalazłem, jak ona ma, nie? No zdecydowanie taki. No, to był ten. What? I tu jest kolejna? Dobra, myślałem, że tylko dwie są. Ale są trzy. Kurde. To można sobie przejść w ten sposób. Tam widzę, że jest ogólnie przejście dołem, ale... I co tu się dzieje? A ta jedna jest z nami cały czas? Jest. Dobra, spokojnie, spokojnie, już wiem. Przejdziemy tu. Ale jazda. Fajny klimacik, nie powiem. Jest to stary, dobry rezydent 8, ale... W jeszcze takiej bardziej zakręconej formie, nie? Bo elementów nadprzyrodzonych troszkę jest w serii, ale... Tu widać, że jest sporo. Taka fantazja. Wszędzie ta Rose. To nie mówcie, że to jest rogalik, bo... Rogalik to nie. Ale co ciekawe, to jest też... O kurde.
Masakra. Co ciekawe, to jest zakończenie historii, nie? Już nie będzie dziewiątki z Rose, tylko nowi bohaterowie. Szczerze mówiąc, myślałem, że dziewiątka tu będzie właśnie kontynuacją, ale twórcy powiedzieli, że nie. Że właśnie tak zakończymy historię. Ej, co jest grane? Dobra, tu przejdziemy. Że właśnie tak się historia zakończy, więc jestem ciekawy mega. No to nieźle. Ile tego? Otwieraj tą bramę. Nie wierzę, ale żeś. Otwieraj to. Ej, ale moce, nie? Dobra, to jest to. Kurde, ale jazda. Tak jakbyśmy byli w innym wymiarze, ale bardzo podobnie się to wszystko dzieje, nie? Tak, te przejścia nam się tutaj budują tak jak były. Tak jakby jak, nie wiem, Ethan jakby nam pomagał, albo idziemy po prostu jego drogą, nie? No i są te napisy. Ale mega mocne. Mega mocne. No fajnie, na razie fajnie wygląda ten dodatek, wam powiem. Chociaż wiadomo, że będzie taki paranormalny, ale spoko, przyjmuję. Okay. What were those things? What is happening here? How? What is this? Where am I? Not until I get this out of my body. There's a crystal here that will remove the mold. I need to find it. And I'm not leaving until I do. Who are you? My guardian angel? Do you have a name? If you're an angel, then Gabriel? Michael? Okay. Michael? What now? Ej, super.
No to jest Ethan jak byk, nie? Nie muszę nawet tego wiedzieć. Może to nawet nie być on, ale dla mnie to jest Ethan. Okej, mamy zapis. Wszystko ładnie śmiga. Mamy te filiżanki. No i tutaj, nie? Najpierw będzie trzeba te moce znaleźć. Okej, jest. Jest żyćko, ale my jesteśmy w miarę. Oni myśleli, że tam ledwo przeżyjemy, tak? Ale dało się tam biegać w koło. Ale kurde, ile tych Rose tutaj zginęło? Ale czy tutaj będzie ta Dimitrescu? Into running. It would have made the chase that much more thrilling. Let me go! Let me go! It would seem this little rabbit lacks the necessary fortitude. A pity. You had shown a little grit and actually escaped. That purifying crystal would now be yours. The crystal? Who's this? Oh, now we have a new little rabbit to pursue. Let's see how fast this one is. Find her! Hunt her down! Ej, dobra. Księciuniu zwariował od kasy. Księciuniu zwariował totalnie. A tu mamy te narośla, nie? Ej, odwaliło mu od hajsu. Mogłem nie kupować tyle u niego. Ja cię kręcę. Ej, my chyba musimy tutaj zginąć. Tak to mi wygląda, chociaż? No. Nie wiem, szczerze mówiąc. Gun. What, like this? No i to widzieliśmy na gameplayu, nie? Dobra. Serio? I my jeszcze żyjemy? Dobra, jest ciekawie. Czy jak nas tak wyssa, to jeszcze będziemy żyć przez chwilę. No dobra, dostał. I co się z nim teraz dzieje? Okej. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, tak? No, no, no. Interesująco. Tu można kucać, wszystko jest. Kurde, ale księciuniu to jest głównym bossem. Ale jaja. Ale jaja.
They're gone. This must be the crystal. No i co mogę? Trzy maski. Brązowa. Kurde, serio? Dobra, czyli najpierw trzy maski i to zdobędziemy. Tu trzeba założyć. Okej, tylko gdzie? Tylko gdzie? Dobra, sejwika zrobimy. Tu mamy ewentualnie apteczkę, ale... Dobra, spoko. Co ciekawe, tu jeszcze mamy. Na kluczyk strzelbę. Kurde, zagadki. No dobra, trzeba troszkę po... Okej, tu będzie potrzebny... przecinak. Zobaczmy w ogóle na mapie, co się dzieje. Tu jest gabinet, tu jest ta statua. Tu mamy zamknięte jeszcze sporo do przejścia, nie? Ale dobrze, dobrze to wygląda, jest... Jest klimacik. Ojojoj. Kurde, idzie znowu zbir. Dobra, dostał mukę. Dosyć szybko się poruszają, jak takie Venomy. Kurde, jak takie Venomy z siódemki. I co, on przez drzwi nie przechodzi? Chłopie! Normalna walka jest. Dawaj na ring. Ej, ale... Przydałby się, szczerze mówiąc, ten shotgunik, nie powiem. To nie tak łatwo. Kurde, on się tu resetuje. Okej, takie 3-4 strzały, nie? Najlepiej w łeb, ale i tak od jednego nie schodzą. Mam bardzo mało ammo, niestety. Więc teraz to raczej ucieczka bardziej. O, co ty mówisz? Już mamy to? O, już mamy nożyce. To już za łatwo poszło, tylko jeden przeciwnik bronił. Oj. A co tu masz? If you really want to help, you could back me up against those things. Ej, serio? Amunicję mi dał. What? So I'm on my own? Great. Fajnie, dzięki. Może jak będziemy czegoś potrzebować, to nam wrzuci, co? Jakby na przykład nie było apteczki albo bez broni będziemy? Fajnie. Okej, tniemy. Tniemy się kierą. Dobra, czyli tak. Tu mamy tego gluta. Tak, tego gluta będzie można rozpalać tą mocą dopiero, nie? No taka jest kolej. Czyli ewentualnie tu może jakaś maska wylecieć albo coś, na pewno. Okej, mamy. Mamy roślinkę. Materiały, crafting. No, tu jeszcze nic nie zrobimy, ale... Na przyszłość wiemy. Core. You mean that gross lumpy thing? How am I supposed to break it? My powers. I literally came here to get rid of them. Okay. Fine. But
How? What am I supposed to do? What's that? No. Potrzebujemy się naładować, nie? Dobra, czyli... Musimy iść tą drogą, ale jeszcze zobaczę, czy czegoś tu nie ma. Bo mogą być jakieś cenne zasoby. Chociaż kurde, jak nam podał... O, tam jest jeszcze z okiem. A to oczko wyciągniemy? Nie, coś musimy pokazać. Dobra, no są podobne lokacje, w porządku. Jak na dodatek to nie jest problem. Ale jest nowa mechanika, nie? Czyli tu byśmy mieli pierwszą maskę. No i coś jeszcze w tym dzbanie. Spoko. Na razie jest spoko, interesująco. No i tu Ethan pomaga, nie? Ciekawe, czy się jakoś spotkają albo zobaczą. To by było fajne. To by było naprawdę fajne. O kurde. Trzy jakieś oka? Okej, czy tu coś zrobimy z tego? Jeszcze nie. Dobra, oko na Maroko, idziemy. Czyli tu są trzy, tam jest jedno. I wszędzie ta Rose. Najpierw musimy zdobyć... O, dobra, jest... Jest apteczka, tu jest jak przetrwać. Okej, dzięki. Czyli tak, zrobimy sobie to. Skraftowane. Ale chyba... Chyba nikt nie gra najpierw w dodatek, co? Okej, tu jest z drugiej strony. Prosta sprawa. Chyba nikt nie gra najpierw w dodatek. Tutaj też będzie coś blokowało. Może jakaś maska też zleci. Ale najpierw się doładować. Kurde, lecą chyba świry. Kurde, kolejny. Ciężko w ogóle go trafić w ten łeb. Chyba będę mu ciało po prostu lutował. Kurde, dwa są. Dwa zbiry. Ewentualnie tu można sobie zresetować, nie? Pozycję wrogów. No tak to działa. No można trochę przycheatować. Oni cheatują, to ja też. Chyba, że oni cheatują tak, że mają od nowa... Kurde, może mają od nowa zdrowie, ale nie wydaje mi się. Dobra, jeszcze raz mnie może walnąć. Ciekawe, czy mi Ethan podrzuci później znowu amunicję. Kurde, ale sieka. Niby taki zwykły Venom, ale siekę robi. Okej, czyli tam sobie przejdziemy. Do tego gluta nie ma co wchodzić. Kurde. Ej, serio, ty wstaniesz? Dobra, nie mam ammo już. Chyba nie zrobię. Nie zrobię. A mogłem sobie amunicję zrobić, a nie apteczkę. No to ładnie. Ale da się go wyrolować chyba. Nie wiem, czy tam na dole nic nie było, ale coś chyba mogłem zebrać.
Dobra, zobaczmy. Okej, jest ammo. Jeszcze raz mogę przeżyć takie starcie. Tu by coś było. Ale najpierw... Najpierw chyba do przodu musimy iść. Ja cię kręcę. Tak? Tam musimy przejść? Dobra, skup się. Nie denerwuj. Pięknie. Okej, tutaj chyba z tymi siostrami walczył, nie? Tak mi się wydaje. Na pewno z jedną. No dawaj, dawaj, góra. Zasobów tak jest akurat, powiedzmy. Nie jest najgorzej. Kurde, tutaj też idą. Wydaje mi się, że zaraz tu gdzieś wyjdą. Cały czas tam maźnie. Ej, serio, nic tu nie macie? Dostać się do tego urządzenia, które naładuje moc, tak to wygląda. O, to tutaj. Dobra, to tutaj. To miejsce mocy. Okej, no to super. Tu jeszcze coś mamy. A zdecydujemy, co zrobić później. Czego będzie brakowało. No to działamy. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.